Dzień dobry Państwu. Żłobek jako pierwszy przystanek w drodze do dwujęzycznej przyszłości. Tak zatytułowaliśmy konferencję, która odbędzie się 27 października o godzinie 12:30, oczywiście w trybie online. Podczas tej konferencji będę miał przyjemność i zaszczyt opowiedzieć Państwu o tym, dlaczego dwujęzyczność jest wręcz koniecznym warunkiem pomyślnego rozwoju społeczeństw, w tym w Unii Europejskiej, ale nie tylko, i w jaki sposób chcemy to osiągnąć. Mamy już tutaj oczywiście pewne doświadczenia, a z Państwa udziałem nasza dwujęzyczna rodzina z pewnością bardzo szybko będzie rosła. Link do rejestracji na to wydarzenie znajdą Państwo pod tym postem. Serdecznie zapraszam. Dzień dobry, jestem Claire Selby i serdecznie zapraszam na konferencję online, która odbędzie się w środę 27 października i zaczyna do pierwszej. W czasie mojego wystąpienia zatytułowanego Jak opiekunowie w żłobku lub klubie dziecięcym mogą wspierać najmłodsze dzieci w wychowaniu w dwujęzyczności, narzędzia w codziennej praktyce, będę miała przyjemność odpowiedzieć o nowym kursie Baby Beagles Nursery dla żłobków i klubów dziecięcych. Link do rejestracji na wydarzenie znajdziecie Państwo pod tym postem. Serdecznie zapraszam! Dzień dobry, nazywam się Magdalena Opińska i chciałabym bardzo serdecznie zaprosić do udziału w konferencji Żłobek, pierwszy przystanek w drodze do dwujęzycznej przyszłości dziecka, która odbędzie się online w środę 27 października o godzinie 12:30. W czasie mojego wystąpienia opowiem Państwu, czy odpowiem na pytanie, czy w okresie żłobkowym należałoby mówić o uczeniu, nauczaniu drugiego języka, czy raczej o wychowaniu dwujęzycznym. Serdecznie zapraszam. Do zobaczenia. Zapraszam Państwa na konferencję Żłobek przystanek w drodze do dwujęzycznej przyszłości dziecka. To niezwykłe wydarzenie będzie miało miejsce już 27 października o godzinie 12:30. Ze swojej strony zachęcam do obejrzenia i wysłuchania mojej prelekcji Instytucjonalne wsparcie rozwoju żłobków i klubów dziecięcych. Mam nadzieję, że podczas krótkiej prezentacji uda mi się opowiedzieć Państwu, jak organizować przestrzeń, by ta wspierała proces rozwoju małego dziecka, jak przygotować się do otwarcia żłobka lub klubu dziecięcego. Link do rejestracji znajdziecie Państwo w materiałach informacyjnych lub pod tym postem. Raz jeszcze zachęcam i zapraszam. Mam nadzieję, do zobaczenia i do usłyszenia. Dziękuję Państwu.